Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Smutek i depresja jest poważnym problemem. Dotyka ona nie tylko dorosłych, ale i dzieci. W dzisiejszym odcinku trochę poruszamy ten temat. Nie jesteśmy oczywiście ekspertami w tej dziedzinie, ale mówiąc o tym, chcemy, byście wiedzieli, że nie jesteście sami, że z każdej sytuacji jest wyjście. Czasem po prostu warto z kimś pogadać. No to po tym wstępie zaczynamy. Jak tam u Was, dobrze? Nastała jesień? To tak jak u nas. Choć w tym roku jesień w Anglii chyba jeszcze nie nastała. Tłumaczyłam ostatnio koleżance z Polski, że u nas tak jakby wiosna walczy z jesienią. Wiosna? Tak, wiosna. Wiele kwiatów i krzewów zakwitło, tak jak na wiosnę. Drzewa nie zmieniły kolorów, tylko nieliczne. A, i jeszcze coś dziwnego ostatnio zaobserwowałam. No co, podziel się. Mianowicie, nasza wyprawa na kasztany i żołędzie zakończyła się... pustym kasykiem. Ciekawe, jak to wygląda w Polsce. Dajcie znać, czy są u Was kasztany i żołędzie. Nie wiem, dlaczego nie ma tych skarbów natury w tym roku u nas. Bo może jest już jesień i to może nawet późna, tylko my tego nie widzimy. Może, dlatego, bo tak jak mówiłam, wiosna walczy z jesienią. A ostatnio, nie ostatnio, wczoraj, tak, oglądaliśmy wieczorem sytuację z wiewiórką, która w przeciągu ilu? 4 dni zebrała... 7 czy 8 takich wiader orzechów schowanych w silniku suwa. To jest takie auto duże. Dokładnie. No, może to właśnie są wiewiórki, ale nie znalazłam nigdzie tej informacji, co to może oznaczać, chociaż ostatnio, dzwoniąc do cioci Eli, okazało się, że ona też nie ma orzechów na swoim drzewie w tym roku, więc może coś przyroda w tym roku. Może wiewiórki potrzebują więcej zapasów. Albo jakiś czarnoksiężnik rzucił czar. Nie, tata, nie! No okej, bo jak zwykle to ja gadam. Słuchajcie, a jak wy się czujecie? Bo wiecie, idzie jesień, dzień jest coraz krótszy, rano jest ciemno, wieczorem jest ciemno. Jak wy się z tym czujecie? Szczęśliwa, smutna i zdziwiona. Aż tyle emocji? Tak. Tosia, a jak ty się czujesz na jesień? Ja po prostu zmęczona. A tata? Tata jak zwykle zarobiony, tak? Nie, ja dla odmiany jestem zapracowany i nie za bardzo to dostrzegam. A jak ty się czujesz, mama? A, dużo by mówić. Trochę przytłoczona nadchodzącą jesienią i zimą, ale staram się patrzeć przez różowe okulary na świat. Niedługo mamy Halloween, dokładnie jutro, potem 1 listopada i tu robi się smutno, bo będzie to kolejny rok, kiedy nie pojedziemy na polskie groby. Ale mamy polskie groby tutaj na cmentarzu. Tak, mamy i chodzimy na te groby. Cmentarz, który jest niedaleko nas, jest... I tu brakuje mi słowa. Czego ci brakuje? No bo co mam powiedzieć, że to jest piękne miejsce? Ta! No tak, bo ono jest piękne, takie spokojne. Właśnie, chyba spokojne to jest najlepsze słowo. Chyba już kiedyś mówiliśmy o cmentarzach w Wielkiej Brytanii. Pochówek jest tu ostatecznością, ponieważ jest bardzo drogi. Najczęściej to kremuje się ludzi. Co, kremem się im kremuje? Nie, nie kremuje się ich kremem. Kremacja to jest taka inna forma pochowania człowieka. Bo tutejsze cmentarze to są również otwarte dla samochodów. Co prawda my tam samochodem nie jeździmy, bo wolimy się przejść. Ale one są zdecydowanie, jakby to powiedzieć, ja wiem, większe. One są tak dostosowane do tego, żeby samochodem wjechać. Co tylko pokazuje, że te cmentarze są tak nie za bardzo oblegane przez tych żywych ludzi. Zresztą my to tak dokładnie zaobserwowaliśmy, ale to trochę głupio brzmi, nie? A czemu nagle zeszliśmy na temat grobów? No masz rację, no bo to taki smutny temat. A czasami czujemy się smutni. A czy wy czasami czujecie się smutni? Tak. No czasami. Zastanawiam się, no i na pewno się czasami czuję smutny. Bo to jest całkiem normalne. Nie można 24 godziny czuć się super ekstra i szczęśliwym. Czasami człowiek po prostu jest smutny. No chyba, że się właśnie nagrywasz na jakiegoś tam social media, to wtedy musisz udawać. A tak, na social media wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Nasz podcast Dzieciandia jest to podcast nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla dzieci. Nie tylko dorośli bywają smutni, dzieci również. Czy można być smutnym, Haniu?
Tak, wszyscy... Wszyscy możemy być smutni, bo sama powiedziałaś, że czasem też czujesz się smutny, tak? Tak, nie wszyscy muszą być smutni czasem. I to jest w ogóle fair takie czucie się, prawda? Mhm. A jest takie słowo na bycie smutnym, szczególnie wtedy, gdy jest się smutnym naprawdę bardzo długo. Co to jest za słowo? Depresja. Czy dzieci też mogą być w depresji? Czy mogą odczuwać smutek? Tak. Oczywiście, że tak. A jakie mogą być przyczyny depresji u dzieci? Może być to stres związany ze szkołą, trudne relacje z bliskimi lub znajomymi. Albo test. A mogę coś wam powiedzieć? Czy wiecie, że na przykład brak obowiązków u dzieci albo taki zbyt duży luz też może być przyczyną i smutku, i depresji, i poszukiwania sensu życia? I naprawdę, kiedy ja poszłam do mojej nowej classroom, nie fu, to jeszcze troszkę byłam zdespresowana, bo teraz jestem nie fu. I czułaś się... No może nie z depresji, ale użyłem. Hania nam takie słowotwórstwo to robi, że niesamowicie. Myślę, że to nie była depresja. Przygnębiona. Przygnębiona nie, raczej taki lekki strach odczuwałaś, jakieś takie motyle w brzuszku, co? No dobra, ale nie było, słuchajcie, odpowiedzi na to, co powiedział tata. Czy zdajecie sobie sprawę, że brak obowiązków i zbyt duży luz może też spowodować, że czujemy się smutni i przybici i możemy odczuwać depresję? Tak. Jeżeli spędzamy zbyt dużo czasu na komórkach, nic nie robiąc, nie mając żadnych obowiązków, tak? Rozumiemy się tutaj? Nie. I tutaj powinna lecieć piosenka Akademia Pana Kleksa. Na tapczanie siedzi leń. Siedzi leń, nic nie robi cały dzień. I nikt się nie leni? Nie! A gdzie są lenie? Na tapczanie! No ale tak jest, zbyt duży luz i brak obowiązków też może spowodować, że jesteśmy smutni i odczuwamy depresję. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie dzieci, bo dorosły człowiek, jeżeli nie ma żadnych obowiązków, na przykład stracił pracę, stracił sens życia, no też czuje się smutny, dobity, przygnębiony. Czyli co, dzieciaki? Pomagamy rodzicom i robimy listę obowiązków. Taki checklist. Ciop, ciop. O, Hania, powiesz nam kawał, kiedy topór poszedł do pracy i był spóźniony, tak? Coś takiego ale było. Ale w Minecrafcie. W Minecrafcie. I jak szef się go zapytał, dlaczego jesteś spóźniony, to co on odpowiedział? Ciop, ciop. Ciop, ciop. Taki suchar na dzisiaj. A czy wiecie, że depresja może wystąpić u dzieci, które mają zbyt mały dostęp do słońca? No co ty? No co ty, no co ty, tak. Witaminka D. 10 minut witaminki D i jesteśmy naładowani na cały dzień. To znaczy nie przez 10 minut bierzemy witaminę D, tylko 10 minut jesteśmy na słoneczku. No na słoneczku powinniśmy być, żeby nałapać na cały dzień witaminki D, to jest mniej więcej takie 10 minut, ale zaleca się, żeby na tym dworze spędzać jak najwięcej czasu. No dobra, a jeśli tej witaminy D nie ma, czy znaczy słoneczka nie ma, to co wtedy? No to wtedy zażywamy witaminę D. Można ją wziąć do buźki jako tabletkę, a można po prostu psiknąć do buźki. Najlepiej wieczorem, prawda? No chyba sobie żartujesz. A kiedy? Poranko! Dokładnie, witaminę D bierzemy rano, ponieważ jest to hormon. Hormon szczęścia, hormon dnia, tak? Generalnie ludzie mówią, że to jest witamina i klasyfikują witaminę D jako witaminę, a tak naprawdę jest to hormon, który pobudza nas do życia. Więc jeżeli bierzemy witaminę D na noc, no to mamy problemy z zaśnięciem i ze spaniem po prostu. Trochę przedstawiliśmy wam problem depresji i nie tylko depresji, bo depresja to jest takie duże słowo, ale po prostu czasami czujemy się smutni. I to nie oznacza, że mamy depresję. Ale jeżeli czujemy, że coś się dzieje w naszym życiu, nie wiecie, co zrobić, czasami boicie się na przykład porozmawiać z przyjaciółmi, z rodzicami, z kimś bliskim, to w Polsce istnieje takie coś jak telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Są też inne telefony zaufania dla dorosłych i jest masa przeróżnych telefonów zaufania, ale ten telefon działa od 2008 roku, prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Linia otwarta jest 24 godziny na dobę, a numer telefonu to 116111, czyli 2 1 6 1. My zamieściliśmy na Instagramie i na Facebooku zdjęcia. A co to było? Byliśmy w Pól. W teatrze, który nazywa się Lighthouse, tak? Tak. W mieście Pól. Aha. I na jakim przedstawieniu? Dragons and Mythical Beasts. Czyli smoki i mityczne bestie. Tak. Podobało ci się? Tak. Wróżka była najlepsza. O, wróżka była megastyczna. Bo to była wróżka zębowa.
Nie tylko. Dali ją do tego z magnifier, to wyglądało... Czyli szkła tak, powiększającego. No, czyli wyglądała na... bardzo, bardzo ładna. Bo na scenę wleciała malutka wróżka, tak? Taka jak mniejsza niż mój kciuk, taka maluśka, a potem ją główny bohater, który miał na imię... Dave. Złapał, tak? Włożył ją do magicznego powiększającego szkła i stała się duża. Ale to magiczne w środku, to naprawdę ze ludzi to było puppet show. Tak, i ludzie poruszali, to był taki wielki teatr lalek, gigantyczne te lalki, przepiękne, niesamowite wrażenie. Pamiętacie ten leśny duch? Był wielgachny. Tego jelenia, tak? No, był wielgachny. A nie, najlepszy to był George. No tak, George. George to był piesek, smok piesek, taki pet, tak? Tosia, a tobie która lalka ci się najbardziej podobała? Marionetka. No, mi się też te smoki bardzo podobały. A ja wam powiem, że mi najbardziej się podobał japoński Baku. No. On miał ogon tapira, a wyglądał jak mały słonik. Ale on mi się nie podobał. Taki dziwny był. Fajny. Fajny, mama. Nie, podobał mi się jednorożec, chociaż wyglądał jak koń i... O, nosorożec. Jak na scenę wszedł wielki, jak on się nazywa, ten skalny wielki. A, troll, 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 troll. To mi Tosia powiedziała do ucha, tata, co ty robisz na scenie? Ale jest tylko... The message is, żeby być kind. No tak, no nie zdradzajmy wszystkiego. Może się okazać, że kiedyś w Polsce, a może coś takiego jest, bo nawet nie sprawdzaliśmy, jeżdżą z takimi przedstawieniami. Może, kto wie. W każdym bądź razie odwiedzajcie Teatry Lalek. Tak, Teatr Lalek we Wrocławiu jest przepiękny Teatr Lalek. Bardzo często tam byliśmy. Bardzo fajne miejsce. To było coś troszeczkę innego. Te postacie, te lalki były ogromne. I co było zaskakujące, ile tam było minionków obsługujących? 4-5. 5 osób. I naprawdę, no, ja nie wiem, wysokość tego jednorożca, tego jelenia, jak nie więcej. I no, to trzeba było utrzymać. I oni nie tylko animowali te postacie, ale również wydawali dźwięki. Bardzo fajnie. No i w drodze powrotnej mówiliśmy wam, że przydarzyła nam się przygoda. Mianowicie jesteśmy już w autobusie, wracamy do domu i nagle, aha, bo trzeba naświetlić sytuację. Tosia siedziała z tyłu, my siedzieliśmy z przodu. Biegnie kobieta, zatrzymać autobus, wezwać pogotowie. Ja się odwracam, myślę sobie, Boże, coś się stało z Tosią. Odwracam się, Tosia siedzi, blada bo blada, ale to nie ona. Podchodzę, tak, podbiegłam i tam niestety pani zasłabła, ale Tosia wykazała się odwagą i pani pomogła. Przyjechało pogotowie. I wszystko skończyło się dobrze. I wyszliśmy, poszliśmy jeszcze na lekki spacer i wtedy właśnie natłok emocji nas dopadł. I jakie to były emocje, Tosia? No, wypompowana trochę. No tak, bo kompletnie nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji. Czyli, dzieciaki, pamiętajcie, nie znamy dnia ani godziny. I wiecie co? Zanim zakończymy dzisiejsze pogaduchy, to jeszcze chcieliśmy pozdrowić dwie osoby, dwie nasze słuchaczki. Tak, do pozdrowienia mamy dwie wspaniałe dziewczynki. Jedna to jest... Oliwka. Oliwka z Aleksandrowa Łódzkiego. Bardzo dziękujemy za słuchanie naszego podcastu. Obiecujemy, że będziemy nagrywać regularnie. Co niedziela. Co niedziela, ale czasami... Może się nie udać, ale będziemy się starać. A druga dziewczynka? To? Laila. Laila. Laila z Jeleniej Góry. Laila, pozdrawiam cię. Pozdrawiamy jeszcze raz Oliwkę z Aleksandrowa Łódzkiego i Lailę z Jeleniej Góry. I jeszcze jedna sprawa, taka wiadomość wysyłamy w świat, w eter. Jeśli ktoś z was chce nas pozdrowić, piszcie do nas na priwa, piszcie do nas na e-maila i wysyłajcie wiadomości na Instagrama. I my na pewno będziemy was pozdrawiać w naszych audycjach. A jeśli okaże się, że bardzo dużo was pozdrawia, to wymyślimy coś innego. I to by było na tyle. A teraz... Zapraszamy na bajkowisko pod tytułem... Utyski i wapory. Zapraszamy! Czasem życie przynosi radość i śmiech, a innym znów razem utyski i wapory. Tak to już jest. Zastanawiasz się zapewne, czym są. Jakby ci to wyjaśnić? Otóż radość to taki stan ducha sprawiający, że odczuwasz szczęście, lekkość. Uśmiechasz się na twarzy i gdzieś tam, głęboko w swoim jestestwie, w swoim środku. I jest ci dobrze, ciepło. Człowiek chciałby tak cały czas czuć się właśnie w ten sposób.
Wapory nie są jednak takie. Podobnie jak i utyski. A wyjaśnię ci je tak. Pan Kajetan, najzacniejszy kupiec w mieście, zasiadł w swym gabinecie wielce zamyślony. Zapadł się w miękki fotel, w którym zasiadał niegdyś pan Uzu. I dumał. Interesy szły doskonale. Przynajmniej do ostatniego roku. Sprzedaż kwitła, a towary schodziły. Zaś od czasu, gdy myszarki z Zaroślowa zaczęły sprzedawać swoje wyroby i kupować zamorskie dobra, imperium handlowe Kajetana zaczęło rosnąć. A nieco później ileż to nowych sklepów powstało i handel poszedł głęboko w ląd. I odbywało się to zawsze w ten sam sposób. Codzielniejsi pracownicy Kajetana ładowali dobra na wozy, w które sami się zaprzęgali. Nie ma co się dziwić, wszak miejskie myszy są bardzo silne. I wyruszali traktem w stronę innych miast, o których słyszeli. Po dotarciu do wybranego miejsca rozkładali się na targowisku. A każde szanujące się miasto czy miasteczko ma takie miejsce jak targ. Gdy tylko okazywało się, iż oferowany asortyment jest wielce pożądany przez miejscowych, a było to regułą, zakładano sklep. A że w danym miejscu także wytwarzano różne atrakcyjne towary, to też sklep przekształcał się w faktorię. Oznacza to, iż nie tylko sprzedawano, ale i kupowano wyroby, które transportowano do głównej siedziby firmy Kajetana. Musiały więc powstać wielkie magazyny. I tak powstało owo wielkie imperium handlowe myszy miejskich, które nieodwracalnie zmieniło życie wszystkich stworzeń na lądzie i na oceanie. Towary sprzedawane w sklepach i faktoriach Kajetana pochodziły z dalekich lądów za horyzontem. Statki handlowe potężnych szczurów regularnie przybijały do nieprawdopodobnie rozrastającego się portu. Gdy Kajetan był młodą myszą, statki obsługiwano bezpośrednio na nadbrzeżu, a obecnie odbywało się to w dokach, których było już 6. I powstawały kolejne. Tyle, że w tym roku często stały puste, w przeciwieństwie do magazynów portowych, pękających niemal w szwach od miejscowych towarów, czekających na transport hen za morze. A wszystko z powodu wyjątkowej ilości sztormów w tym roku. Ledwie jeden się skończył, to rozpoczynał drugi. Chwila spokoju i ponowne uderzenie wiatru i potężne fale. Wszyscy stracili już rachubę, czy był to sztorm 20 czy 154. Ale handel na lądzie szedł doskonale i Kajetan powinien czuć się szczęśliwy. A jednak nie czuł, gdyż towar zamorski znikał z półek sklepów, faktorii i magazynów. Nowy zaś przybywał zbyt rzadko, by uzupełniać zapasy. I na bieżącą sprzedaż zaczynało brakować artykułów za mórz. Klienci zaczynali utyskiwać. Coraz bardziej obawiali się niedoborów. Pamiętali bowiem czasy, gdy czasami brakowało nawet jedzenia. Ten stan rzeczy zmieniła dopiero kompania handlowa Kajetana. Narzekania coraz częściej dochodziły do jego uszu. A teraz zaczynało brakować zamorskiego towaru i panika klientów była coraz bardziej realna. Kajetan, siedząc w wygodnym, miękkim fotelu, odczuwał niepokój i smutek. Nie wiedział, co robić. Bo co, jeśli pogoda się nie poprawi? Jeśli czas sztormowy stanie się normalnym stanem rzeczy i wiecznie już będzie wiatr, burza i szarość? A sztormy mają to do siebie, że topią statki i wiele z nich znalazło się już na dnie. Nierzadko z całymi załogami, których rodziny pozostawały w nieutulonym żalu. A iluż to waporów, spazmów, histerii i płaczy świadkami byli pracownicy Kajetana, przekazujący smutne wieści o zatonięciu jakiegoś statku handlowego. I właśnie z powodu bezpieczeństwa okręty pełne dóbr czekały w portach, na lądach całego znanego świata, nie ruszając na wzburzone wody. Cóż bowiem z tego, że w głębi lądu świeciło słońce? Ta myśl zwróciła nagle jego uwagę. Słońce w głębi lądu, myślał. Zamorskich artykułów zaczyna brakować, a miejscowych mamy zbyt wiele. Magazyny portowe przepełnione. I nagle go olśniło. Towary miejscowe! Że też nie zwrócił na to uwagi. Wszak konkretne artykuły były miejscowe tylko tam, gdzie powstawały. Ale w innych miastach to już nie. To były towary z innych miejsc. Tak jak zamorskie.
Składowanie ich w magazynach portowych w czasach sztormów było niedogodne, bezużyteczne i niepotrzebne. Wystarczyło je wysłać do faktorii. Najważniejsze, by do nich nie trafiły artykuły miejscowe, tylko z innych miast. I należało jak najszybciej rozładować magazyny portowe. Z tego też powodu w wybranych lokalizacjach powinny powstać składy magazynujące towary. Dzięki temu jeszcze lepiej pójdzie handel, a firma się rozrośnie, pomyślał Kajetan. I jak pomyślał, tak zrobił. A gdy morze się uspokoi, także towary zamorskie zaczną przybywać. Zaś za horyzont odpłyną różne towary z lądu. Statki będą bezpiecznie kursować. Bo przecież za tymi sztormowymi chmurami zawsze jest niebieskie niebo i słońce. Kajetan uśmiechnął się na tę myśl. Był szczęśliwy, pomimo niesprzyjającej aury. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec!